A kiedy przyjdzie ten dzień? A kiedy przyjdzie ten? A kiedy przyjdzie ten? Siemaneczko, witam was serdecznie. Jaraj Zośkę TV. Zostałem zaproszony przez Kacpra na mega fajny plan zdjęciowy. Mogę być sam jeden. Siemanko, z tej strony Kacper, jak tu wspomniał Królik właśnie, wpadł do nas na klip, między innymi on jako tam jeden z tam 20 paru osób, które wzięły udział w teledysku. Kręcimy dzisiaj trzeci singiel. Gościnnie chłopaki z Poznania, Paluch, razem tutaj z ziomalami. I co? Dużo pracy, dużo ale no mam nadzieję, że kurde spodoba wam się to wszystko. I tak, jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tego całego projektu. Czego się pomysł na ten projekt Tabula Rasa wziął? No ogólnie tytuł Tabula Rasa, jak większość pewnie z was wie, to jest niezapisana karta, czyli po prostu coś, co możemy od początku zacząć, tak jak życie, prawda, tak nowe jakieś etapy, prawda, jest zawsze, prawie zawsze jest czas na to, żeby wyczyścić swoją kartę i zacząć od początku, nie? Całą płytkę zrobiłem z PSR-em, wszystkie bity wyszły na jego instrumentalach. Cały album wyjdzie nakładem Gandzie Mafia Label, tak jak poprzednie moje dwa solowe albumy. Jest to projekt solidnie new schoolowy, stąd mam świadomość tego, że wiele osób może się kurde wypiąć albo może się to nie spodobać, ale wiesz, jak ja bym miał robić wszystko tak jak kurde, jak są trendy i tak jak się dzieje, jak moda się kręci, to nigdy nie umiałbym być prawdziwy w tym, co robię. Dlatego bez względu tam na podejmowane jakieś ryzyko, to chciałem po prostu zrobić album w tym stylu, nie? Pozdrawiam serdecznie, Jaraj Zośkę TV, pozdrawiam Królika, dziękuję serdecznie za obecność, pozdrawiam wszystkich fanów i słuchaczy. Róbcie swoje, działajcie z pasją i na pewno kiedyś walcząc o to może wam się udać. Przyjdzie ten dzień, a kiedy przyjdzie ten, a kiedy przyjdzie ten?